Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w StarCraft Remaster. Słuchajcie, kontynuujemy grę protosami. W zasadzie mam już ostatnią misję. Prawdopodobnie naszym celem tutaj jest zniszczenie nadświadomości. No i zobaczymy, czy to się nam uda. Słuchajcie, mamy tutaj dwie bazy. Jedną bazę oczywiście Terran, drugą protosów. No i będziemy musieli tutaj jakoś koegzystować. Obecnie muszę zarządzać dwoma bazami jednocześnie, co wcale nie jest prostą sprawą. Ponieważ no niestety przeciwnik nam tutaj życia nie ułatwia. A wręcz przeciwnie, będzie robił tutaj wszystko, aby nam jak najbardziej zaszkodzić. Tutaj powoli, słuchajcie, rozbudowujemy tą bazę protosu, żeby mieć dostęp jak najszybciej do lotniskowców. W zasadzie już mamy ten dostęp. Nie myślę, że od razu rozpoczniemy tutaj budowę. Przynajmniej jednego z nich. Już mamy jedno. Znaczy tak, Tassadar ma tutaj swój okręt. Raynor ma tutaj swój, tak więc. Słuchajcie, gra dwoma frakcjami jednocześnie jest możliwa w tej. W pierwszym StarCraftie była możliwa, w drugim chyba już nie, z tego co kojarzę. Przynajmniej nie przypominam sobie, aby tak się dało. Ja tutaj sobie musiałbym nieco zagęścić tą obronę, ale to zrobimy czołgami. Tak, moi drodzy, zrobimy czołgami. Tu od razu postawimy sobie to. Dobra, tutaj się robi, tu od razu budujemy. Jest ok, tak myślę przynajmniej. Tutaj muszę zbudować właśnie trybunał, aby móc dać arbitrów. Arbitrzy są mi bardzo potrzebni. No, osłaniają moją flotę przed atakami przeciwnika, sprawdzają, że flota jest niewidzialna, więc... Ich umiejętności są bardzo wskazane. Tu jeszcze bym musiał jakieś wieżyczki zbudować, żeby to nieco zagęścić tę naszą obronę. Mamy taką trochę dziurę tutaj. Tędy by mogli nam przelecieć. Dobrze. Ulepszanie zakończone, to mi się podoba. Budujemy tu jeszcze jeden lotniskowiec. No oczywiście lotniskowce będą tutaj naszą główną siłą uderzeniową. Jako jedna, chyba najpotężniejsza jednostka w grze. Oczywiście krążowniki Terran są porównywalne z nimi, chociaż nie mają chyba aż tak dużej siły ognia. Cholera jasna. Te nam tutaj bunkry poniszczą. Liczę na to, że nic poważniejszego się tutaj nie stanie. Rozwalić go. Co nakażesz? Dobra, koszt niewielki, a udało się nam ich powstrzymać. Tak jest. Kiślu? Dobra. Przetrwaliśmy ten atak. Jaki rozkaz, kapitanie? Dobra, od razu budujemy tak. Arbiter. No, szykuję się chyba do ataku. No, potrzebujemy więcej tutaj do...
Budówka gotowa. No i super. W to budówce oczywiście robimy to. I stawiać czołgi na potęgę. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu mamy lotniskowiec. Tak, egzekutorze. Zostaliśmy zaatakowani. Wow. Cholera. Naprawiaj to. Super. Ach, musimy się przebić do bazy Protossów, jak najszybciej, znaczy do bazy Terran jak najszybciej. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. To jest naszym celem! Wciągnąć ich, wciągnąć ich, wciągnąć ich. Kurde, cholerne gnoje. Gotowy do jazdy! Wydobywać. Kurde! Czekam na rozkaz, syn! Dokończ budowę. Co nakażesz? Erikala! Duras! Ci to co nakażesz? Oczywiście. Duras! Słucham cię. Erikala! Czujemy twoją obecność. Za Aduna! Erikala! Za Aduna! Duras! Ci to co? Słucham cię. Oczywiście. Za pozostajemy czujni. Gotowy do jazdy! Erikala! Pozostajemy czujni. Nic tu nie ma, pusto. Nikas! Czy mogę ci służyć? Erikala! Czujemy twoją obecność. Mamy tu coś. Co jest naszym celem? Wytaczam działa! Chcesz ze mną zabrać? Czekam na rozkaz, syn! Dobra, buduj to. Tak, robi się. Gdzie jedziemy? Czujemy twoją obecność. Tak, egzekutorze. Czujemy twoją obecność. Czym mogę ci służyć? Za Aduna. Te popaprane śledzie muszą gdzieś tu mieć... bazę. Tak się stanie. Gotowy do jazdy! Obecność. Oczywiście. Mamy coś. Tak się stanie. Bardzo dobrze. Zaatakowanie.
Zostajemy czujni. Za Adura. Erika. Zostajemy czujni. Tak, Wyktorze. Aj, zniszczę ci. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. No i pięknie. Trzeba zmniejszyć ich liczebność. Tyle. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. Dobra, to dopiero początek. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. Wow! Mów mi, gdzie mam strzelać. Co tu się od Janie Pawliło, co? Cholera. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. Kurde. Wracamy tu. Dobra, potrzebujemy tutaj tak, ładowarki. Zostaliśmy zaatakowani. Tak, egzekutorze. Duradur! Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Tak. Kurde. No nie podoba mi się tu, no. Kurde, dramat. Dobra, ale tutaj kurde ładnie żeśmy ich im przywalili. Śmiał rozkazy. Tak, egzekutorze. Przybył lotniskowiec. O, że wygnoje. Oczywiście. Paskudne. A, potrzebujemy to, potrzebujemy to. Dobra, ty zostajesz tu. Nie, śmiał rozkazy. Niewystarczająca ilość minerałów. Niewystarczająca ilość minerałów. Robi się. Przyjąłem rozkaz. Jaki jest rozkaz? Co nakażesz? Wiszlu? Oj, oj, oj. Trzeba tutaj zbudować drugą bazę. Jaki jest rozkaz? Czujemy twoją obecność. Jak brzmią rozkazy? Rozpoczynamy. Kokoa, tu ja. Tu raz.
dopisali. Okej. Tak, egzekutorze. Loch Galas? Gishlu? Oj, oj, oj. Mów mi, gdzie mam strzelać. Parker? Ja najpierw to napraw. Jak brzmiał rozkazy? Rozpoczynamy. Czujemy twoją obecność. Nasi wojownicy są. Kurde, ile ich tu jest? Fuck. Nie taki był plan. Tamte spowolnili, to już po nich. Oj, słabiutko, słabiutko to wygląda. Nasi wojownicy walczą z jaki jest rozkaz. Niewystarczająca ilość minerałów. Jak brzmiał rozkazy? Dobra. Jeden tylko ocalał. Fuck, 3 lotniskowce stracić. Dramat, po prostu dramat. Teraz mi się zasoby skończą i będzie kuźwa dopiero problem. Dobra, ty od razu mi tu musisz zbudować obserwatorium. Tak jest. To musisz odbudować. Dobra, na spokojnie. Niewystarczająca ilość minerałów. Och. Dobra, musimy to sobie tutaj zabezpieczyć. Jaki rozkaz, kapitanie? Dobra. Dobra, rozbudowujemy się tutaj. Naprawiaj. Gdzie jedziemy? Kurde, te czołgi będą niszczyć gnoje. Śmiało, dowódco. Brzmi nieźle. Bardzo niedobrze.
Dobra, ja potrzebuję tutaj tego. Tak. No, dawać mi te zasoby. Potrzebujemy ich więcej. Jaki jest rozkaz? Niewystarczająca ilość minerałów. Gałczu! Nasi wojownicy walczą. Ja pierdzielę. Dobrze to wygląda. Zostaliśmy zaatakowani. Robi się. Przyjąłem rozkaz. Turejnor, w to mi graj. No spadać, cisnąć tutaj. To jest na świadomość. Turejnor, w to mi graj. Brzmi nieźle. Tu też byłem tutaj? Wojownicy walczą z wrogiem. Robi się, w to mi graj. Robi się, Aj, coś czuję, że tego nie przeżyjemy. Cholera! Robi się! Bożo! Zminie się! Bożo! Robi się! Czekam na twój rozkaz! Mówi Jimmy! Zminie się! W to mi graj! Kurde. Dobra, uwaga. Teraz Kulio. Dobrze. Za Ajur. Nerma. Wydobywać. Śmiało, dowódco. Robi się. Jaki jest rozkaz? Niewystarczająca ilość minerałów. Dobra. Wojownicy walczą z wrogiem. Czekam. Jakim cudem on go widział? Walczą
Aj, źle to wygląda. Zostaliśmy zaatakowani. Trzeba to inaczej rozegrać. Dobra, zróbmy to sobie tak. Zrestartujmy to. Oj, bo to trzeba będzie... Egzekutorze? Dobra, spoko. Kasadarze? Konklawe było świadkami niewystarczająca ilość ratów. Wiemy, że jest na to za późno, lecz nie możemy dłużej odmawiać wam odwagi i słuszności waszych działań. Chcieliśmy was ukarać, a tymczasem to my byliśmy w błędzie. Reprezentujecie to, co w nas wszystkich najszlachetniejsze i pokładamy w was całą naszą nadzieję. Entaro Adun! Dzielni synowie Ajur. Niewystarczająca ilość numerów. Czy to znaczy, że przyślą nam jakieś wsparcie? No właśnie. Słucham cię. Oczywiście. Zwarty i gotowy. Gotowości. Niewystarczająca ilość numerów. Dobra, musimy najszybciej zbudować tutaj drugą bazę. Musimy obczaić. Robi się. Jaki rozkaz, kapitanie? Dajmy mi jednego koleśka. Czy tędy da się przejść? Niewystarczająca ilość minerałów. Zwarty i gotowy. O, tu są zasoby też. ERK gotowy. Dobra. Jaki rozkaz, kapitanie? Się zajmi tutaj tym. Kurde! Przejście przez tą bazę jest konieczne, tak? Chyba, że przelecimy. Śmiało, dowódco. Sporo. Dobra, Reiner, ja cię stąd zabieram. Dobra, czego mi tu brakuje? Tego mi brakuje. Buduj. A ty co? Tu Reynor. Reynor jest zbyt cenny, nie mogę go tak zostawić tutaj. Najlepszym pomysłem było po prostu przenieść tą bazę. Przecież ja to mogę zrobić. Tak, przecież to się da załatwić. Dobra. Bo jak ja mam tak latać i ja się mam wkurzać z tego powodu, to ja to wolę załatwić tak, jak to należy załatwić. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. Już wy nie przejdziecie.
Chcesz podgrzać atmosferę? Dowódco? Odpalamy. Mówi Jimmy. Robi się. Dobra. Zostaliśmy zaatakowani. Kurtą drogą nie przejdziemy, wszystko prowadzi przez ich bazę. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. Dobra, okej. Na spokojnie. To jest niezły pomysł. Jimmy, ty... O kurde, jakie tutaj są zasoby. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. Rozwali mi tego R-ka, nie? Trudno, dobra. Śmiało, dowódco. Dobrze, teraz tak. Ty mi jesteś potrzebny. Wybudujesz mi jeszcze tak. To potrzebujemy. Będę się aż tutaj zapuszczał, tylko tutaj zbudujemy sobie linię obrony. Co robi z niej porządek? Musimy dać radę. To najważniejsze, musisz to zbudować. Tak jest. Co nakażesz? Zwracasz się do mnie. Wy będziecie mi tu potrzebni. Idziemy zakładać drugą bazę. Jest. Podążaj za nim. Zwracasz się do mnie. Czy nie to dla Ajun? Idziemy. Czy nie to dla Ajun? Niechaj tak będzie. Tak się stanie. Entaro Adun. Jak brzmi twoje rozkazanie? Tak, nie to. No dajesz. Tu.
budujemy to i lecimy z tematem. Dobra, terranie są w drodze. No i spoko będzie. W zasadzie terranie mają tylko wyłącznie naprawiać moją flotę, nic więcej. Nie możesz tu budować. Why? Dobra, mamy to. Teraz tak, obserwatorium. Słucham cię. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. Jaki rozkaz, kapitanie? Robi się. Dobra, spadaj tu. Dobrze. Ryzykownie. Ale jeśli się uda, to tutaj wtedy przerzucimy sobie terran i będziemy tutaj mogli wykorzystać te złoża. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zostaliśmy zaatakowani. Cholera jasna, no. Słucham cię. Raynor, pomóż. Dotarł. Skubany. Dobra. Dobra. Stoisz tu. Dobra, my możemy wylądować tutaj. Bo wiecie co? Lepiej nie. Na razie sobie wylądujemy tu. Niedozwolona strefa lądowania. Śmiało, dowódco. Robi się. Tak, egzekutorze. Mówi Jimmy. Dobra, ty lecisz tutaj się naprawić. Okej, dobra, żyjemy. Misja, która wydawała się misją samobójczą, okazała się być nie takim złym pomysłem. Mówi Jimmy. Robi się. Brzmi nieźle. Robi się. Dobra, teraz tak, co my tutaj potrzebujemy? Tutaj by trzeba było nieco poprawić naszą defensywę. Ponieważ nie jestem z niej zadowolony. Teraz tak, tu poproszę tak. Możesz to tu odnieść. To trzeba zrobić. Tu od razu produkcja. Dobra, to mamy. Teraz tak. Sobie jeszcze RK.
niewystarczająca ilość minerałów. Tak, egzekutorze. Pozwaliśmy zaatakowanie. ERK gotowy. Kurde. Tak, robi się. Ach. Niewystarczająca ilość. Nie możemy sobie pozwalać na takie błędy. Jaki jest rozkaz? Niewystarczająca ilość. Teraz brzmią rozkazy. Co nakażesz? Musimy tutaj więcej wieżyczek postawić. Musimy tutaj zadbać o defensywę w pierwszej kolejności. To się niekoniecznie przydadzą mi się inne budynki. Zarąbiście. Ty się masz tutaj skitrać z tyłu. Dobra. No dobra, musimy się tu obudować. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. Tak. Przyjęto rozkaz. Uciekaj tu. Robi się. Robi się. Co on robi? Co za młot? Naruszył podstawową zasadę unikania, znaczy podstawową zasadę życia w StarCraftie. Jeśli gonią cię hydraliski, nie zatrzymuj się. Dobra, musimy się tu ogarnąć. Tutaj zbudujemy sobie tu. Tak. No i w gruncie rzeczy by trzeba byłoby się zacząć zbroić. Dobra, to musisz teraz tak to zbudować. Jest jeszcze trybunał, żeby móc obić sędziów.
trzeba będzie się za nich wziąć. Ta mapa jest mała, kurde, wbrew pozorom. Odpalamy. Ale oni tutaj muszą wytrzymać. Za wszelką cenę. Znaczy nie za wszelką cenę, mają po prostu zainteresować sobą Zergi na tyle, żeby dać mi trochę czasu. Dobra, tworzyć. Archiwa Templariuszy zaraz będą. Przez kogo? Jaki jest rozkaz? No, buduj. ERK gotowy. Bardzo gotowy. Dobra, my ERK, napraw go. Dobrze. Dobrze jest. Teraz tak, co byśmy tu potrzebowali? Ładowarki. Ładowarki zbudujemy sobie tutaj. Zostaliśmy zaatakowani. No, coś poważnego. Zniszczyć. Dobrze. W takim razie ty musisz to odbudować. Zarąbiście. No przecież. Dobra, tutaj że się wstrzymamy. Mam dla ciebie zadanie specjalne. Musimy tutaj zacząć wydobywać. Oż ty, gnoju paskudny. Kurde, pouszkadza mi moje lotniskowce, gnój. Zostaliśmy zaatakowani. Co się dzieje się? Gdzie? Oj. Kurde, nie jest łatwa ta misja. Niewystarczająca ilość minerałów. Ale spoko, teraz możemy je sobie naprawić. He, 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 he. Tegoście się nie spodziewali, co? Liczę na to, że się da. Nie? Jednostka Terra, naprawdę? To na cholerę mi ci Terra nie. Bez sensu. Jaki jest rozkaz? Loch Galas?
Wiszlu? Jaki jest rozkaz? Dobra. Czym mogę ci służyć? Raz i dwa. Ja myślałem, że damy radę to naprawiać, a tu się nie da. Bez sensu. A w takim razie go wyślemy tu, żeby tu zacząć wydobywać te kryształy, bo kurde. Zaraz będzie lipa. Jaki jest rozkaz? Coś tu jeszcze do zbudowania? Nie. Dobra, zbuduj mi tu tą jedną ładowarkę jeszcze. I będę bardziej szczęśliwym człowiekiem. Tak, tu od razu lotniskowiec jeszcze jeden. Tak więc spoko. Noż wygnoje. Czekam na twój rozkaz. Robi się. Odbiór. Przyjąłem. Pola przez głowy stawimy. Bez sensu. To w takim razie do wydobycia tutaj. Jak brzmiał rozkaz? Idą tu. Jak brzmiał rozkaz? Pozostajemy tu i mi. Tak. Dobrze. Jak sobie życzysz? Co nakażesz? Za Aduna! Szukują się tu do ataku. Dobra, rozbudujmy tutaj to. Okej. No, dawać. Idziecie tu. No i bardzo dobrze, że przybył lotniskowiec. Puszka, za nimi to. Niewystarczająca ilość minerałów. Jak brzmiał rozkaz? Jaki rozkaz, kapitanie? Wydobywać. Dobra. No, dajemy. To jak wydobędziemy, to będzie spoko. Jak
rozkaz. Trzeba tam będzie zbudować odpowiednią defensywę jeszcze. ERK gotowy. Czym mogę ci służyć? Loch Galas. Jaki jest rozkaz? Później tak, jeszcze jednego arbitra bym potrzebował w razie czego. Jaki jest rozkaz? Musimy tak, zwiększyć wytrzymałość tarcz. Jaki rozkaz, kapitanie? Przybył lotniskowiec. ERK gotowy. Jak brzmiał rozkaz? Niewystarczająca ilość minerałów. Jaki jest rozkaz? Niewystarczająca ilość minerałów. Dobra, mamy cię. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. Gałczu! Zniszczyć tam. Na dramat. Czujemy twoją obecność. Oż ty patrz, paskudo wredna. Tak, zwiększony zasięg widzenia sobie zróbmy. Kiepsko. Przybył lotniskowiec. Jak brzmią rozkazy? ERK gotowy. Niewystarczająca ilość minerałów. Dobra. Sparty gotowy. ERK do wydobycia. Siła rażenia. Loch Galas. Jaki jest rozkaz? Duradur. Jak brzmiał rozkaz? Duradur. Dobra, mamy to. Czujemy twoją obecność. Dobra. Przybył lotniskowiec. Jaki jest rozkaz? Duras. Ładnie. Nitas Iślu? Loch Galas?
potwierdza. Rozpoczynamy, zostajemy czujni. Dobrze, dalej kolejne lotnisko w Ceszewatłuc. Dobrze, słuchajcie, tutaj kończymy ten odcinek. Słuchajcie, mam nadzieję, że się wam podobało. Słuchajcie, dzięki za wszystkie komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że za obecność. No i słuchajcie, trzymajcie się, hej i do następnego. Na razie.